Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie, jestem Yuken, a to już 9 odcinek z Farming Simulatora 22 z serii. Zaczynamy od zera do milionera na mapie No Man's Land. W poprzednim odcinku, jak widzieliście, zajmowaliśmy się tym oto polem, ale ja oczywiście jak zwykle musiałem coś jeszcze dorobić, także wjechałem pługiem, zaorałem i stwierdziłem, że no może lepiej, żeby to pole powiększyć, bo tu i tak nie ma być pole jako pole, tu ma po prostu rosnąć trawa. Ale moi drodzy, mam taki pomysł i to jest właściwie na dzisiejszy odcinek, no i mój cel. Tylko nie mam, znaczy mam pomysł, ale nie mam pomysłu, no bo chciałbym, słuchajcie, wybudować ule, żeby nam robiły miodek dla naszych misiaczków. Oczywiście żartuję, żadnego misiaczka nie mamy. To jest taka tylko anegdota związana z Kubusiem Puchatkiem, który uwielbiał miodek. No ale właśnie, mam pomysł, ale go nie mam, bo nie mogę się zdecydować, gdzie by te ule można postawić. Niby by pasowały przy owcach, ale z drugiej strony, wiecie, będą zasłaniały nam te piękne owieczki. No tutaj przy polu, no z jednej strony byłoby fajnie przy tych szklarniach, z drugiej strony zaś zasłaniałyby nam szklarnie, a tego byśmy nie chcieli. Więc może muszę się po prostu jeszcze troszkę zastanowić. Ale może zróbmy, wiecie co, coś pożytecznego dzisiaj. I może sprzedajmy palety z tymi naszymi pieczarkami, no bo skoro urosły, no to trzeba sprzedać, coś zarobimy, bo jak widzicie, te ule też takie tanie nie są. No ale jak już też wiecie, no ta przyczepa mi średnio, kurczę, pasuje. Coś mi w tej przyczepie nie odpowiada, chciałbym inną. Ale nie widzę, żeby tu było coś, co no już przeryje tutaj wszystko jak się da. Ale no nie widzę coś, co by mi mogło bardziej odpowiadać, więc chyba będziemy po prostu na nią będziemy chyba tutaj zdani, natomiast mam pewien pomysł, ale to zobaczymy później. Mam pewien pomysł, który mi padł teraz do głowy. Nie wiem, czy on zadziała, ale wiem chyba, jak można by fajnie te pieczarki zbierać. No ale nic, na razie to sobie chyba ten pomysł też odpuścimy. Tak, to będzie dobry pomysł, ale jeszcze poczekacie, zanim się dowiecie. Dobra, ale jedziemy zbierać na razie z tą przyczepą. Może się muszę po prostu do niej przyzwyczaić. No i nieposionym, ziarka sione, a ten jeździ nieposionym. Najpierw zasiałem, kurczę, a teraz pojeździłem po świeżo zasianej trawie. No dobrze, na szczęście, że w farmingu te plony się nie niszczą, jak się jedzie po prostu po nich. Sprzedajmy troszkę, zaróbmy, bo wiadomo, początek odcinka, to jak zawsze trzeba kasę na inwestycje mieć. Ja mam dzisiaj plan, no, na konkretne inwestycje, moi drodzy, i tutaj się przekonacie. Tutaj się przekonacie. Ach, się tak spieszę, że widzicie, że normalnie aż mi się, kurczę, koła palą pode mną. Tak się spieszę, żeby to sprzedać. No ale wiadomo, mam konkretny plan, słuchajcie, na inwestycje i jeszcze, znaczy, jest to, co mówiłem, no mam plan, ale nie mam planu, to jest najgorsze, bo najwięcej chyba na spontanie najlepszych rzeczy wychodzi, więc tego jestem zawsze zwolennikiem, moi drodzy, spontan jest tutaj zdecydowanie najlepszą rzeczą, ale sprawdźmy, zróbmy mały test, moi drodzy, czy tutaj, kurczę, no, wszystko wskazuje na to, tym bardziej, że my tutaj nie musimy jeździć dużym ciągnikiem. My tutaj jeździmy tylko Ursuskiem, aby dotankować wody. Na razie, jak widzicie, tą wodę mimo wszystko tankuję i nie mam... A dobra, damy tam ten miodek, tam będziemy się szczypać. Słuchajcie, musi gdzieś ten miód się wyprodukować. Mam tu jeszcze taką fajną do zrzucania palet, do wypluwania palet z miodu. Takie fajne miejsce, w którym aż 36 palet nam wypluwa. No ale to zaraz zobaczymy. Niech to się wszystko już tutaj nam produkuje. A my musimy sprzedać oczywiście pieczarki. No i cóż, moi drodzy, trochę kasy do przodu, ale no dużo wydaliśmy, bo jak widzicie, no nie są tanie te nasze, kurcze. Nie są tanie te nasze ule. No tutaj mówię, raz bym z jednej strony bym dał, ale no znów jestem niezdecydowany, jak taka przysłowiowa kobita. No z jednej strony byłoby fajnie, przejazd by był, ale mówię, nie chcę tych szklarni. Tu nie wiem, dlaczego jest jakiś taki komunikat, że obszar zarezerwowany, no pewnie jak twórca mapy coś tam nakombinował i nie można, no ale pod tym murem, szczerze mówiąc, słuchajcie, najlepiej mi pasuje. No i oczywiście trzeba poprawić, moi drodzy, no bo wiecie, że perfekcjonizm mój tu gdzieś jeszcze, o, tu jest ten kawałek trawy, jakaś kępka wystawała, no wiecie, ja jednak razi mnie, niektóre rzeczy rażą mnie po oczach. No dobrze, słuchajcie, jak widzicie, te owce średnio nam produkują na razie tej wełny, ale to dlatego, że kupowaliśmy dużo owiec, które no były jeszcze młode. Także widzicie, po przespaniu się, no niestety, no ale kupowaliśmy młode, więc nie ma co się dziwić. Ale ja mimo wszystko powiem wam szczerze, że chętnie bym spróbował tą wełnę
sprzedać tam, gdzie się więcej produkuje, no bo przypuszczam, że zobaczcie, tu gdzie mamy więcej tej wełny, to tam pamiętam, że kupowaliśmy tylko te duże owce dorosłe, a tam, gdzie właśnie tej wełny mamy mało, no to mieliśmy młode owieczki, świeżo takie po urodzeniu, nie wiem, czy to się mówi cielaczek, tak szczerze mówiąc, jagniątko chyba się mówi na małą owieczkę. O, trawa nam urosła, widzicie, przespałem się, już nam trawa urosła. Miód też nam pszczółki wyprodukowały i zobaczcie, duża liczba uli plus właśnie to do zbierania daje nam korzyść. A jak to wygląda, moi drodzy, z tym miodem? No, myślę, że się będzie opłacało. Może być tak, moi drodzy, w przyszłości, że będziemy ten miód na coś tam używali, do jakiejś fabryki. Natomiast na razie nie planuję żadnych fabryk, jeśli chodzi o spożywkę, więc będziemy po prostu ten miód sprzedawali. Ale zobaczcie znowu, ile nam się pieczarek wyprodukowało. No to jest naprawdę złoty biznes i wiem, że się zarzekałem w poprzednim odcinku, czy jeszcze w którymś z poprzednich. I możecie mi tu śmiało, widzowie, zarzucić hipokryzję, ale wiecie, co ja chyba dzisiaj zrobię? A zresztą poczekajcie, taki mi właśnie pomysł do głowy wpadł. No i to jest właśnie jukenowski spontan. Ale chyba to zrobię, moi drodzy, chyba to zrobię, bo skoro te pieczarki mi tak podreperowały kasę i one są właściwie ratunkiem na wszystko, poza tym, jak wiecie, no są one tanie, no to już jest norma niestety, no i jak cię pierdzielę, wolno malina, wolno, wolno. No tak, tak, tak. No nic, jak widzieliście, super siłę trzeba użyć, no bo czasem się nią wspomogę. Staram się jak najrzadziej, żeby był jako taki realizm, ale też się nie spinam z tym realizmem, nie wiadomo jak mocno. No słuchajcie, mam pewien pomysł, ale to wszystko zobaczycie, co wszystko zobaczycie. Ej, aż mi jedna paleta wleciała normalnie pod moją przyczepę, której tak bardzo nie lubię. Chociaż powiem wam, że już powoli, powoli zaczynam się uczyć nią jeździć. Tu w ogóle w sumie bez sensu też tak jeżdżę naokoło, bo gdybym tamten wjazd zrobił, to mógłbym sobie z drugiej strony zajeżdżać tutaj do sprzedaży i byłoby mi wygodniej, nie musiałbym tak kręcić tą przyczepą. W sumie nie pomyślałem, moi drodzy, o tym. Muszę o tym pomyśleć, no bo tam też z drugiej strony jest wjazd do tego sklepu, do tego skupu, więc może tak byłoby po prostu łatwiej bez kręcenia jeździć, no muszę pomyśleć. No wyszło nam, zobaczcie, moi drodzy, czwarta przyczepa, którą odwozimy. Drogi widzu, napisz w komentarzu, jeżeli się mylę, bo może być czwarta albo piąta, nie pamiętam, naprawdę, już się gubię w tej sprzedaży, jak tyle mi te pieczarki się produkują, ale zobaczcie, 590 tysięcy, także teraz zostaje zadać pytanie, czy w dniu dzisiejszym, moi drodzy, będzie ten milion euro na koncie. Oczywiście to nie oznacza, że będzie koniec serii, drodzy widzowie. To nie będzie koniec serii, to nie oznacza, że jestem milionerem, bo wiecie. To, że jest seria od zera do milionera, to wcale nie oznacza, że jak milion wbijemy, to seria się skończy. Moi drodzy, zresztą dla mnie milion na koncie to nie jest bycie żadnym milionerem. Niby tak się przyjmuje, ale to nie jest bycie żadnym milionerem. Tu za milionera mógłbym się uważać i uznać, że seria jest udana, jeśli bym miał ze 100 milionów. Dobrze, moi drodzy, więc to jest plan mój na dzisiaj, którym wcześniej wspominałem. Może to już jest czas, jak zarobiliśmy. Weźmy sobie... ja bym czerwony chyba jednak wziął. Pomarańczowy? Czerwony. Czerwony. Moi drodzy, weźmy czerwony, niech będzie jaskrawy. Zobaczcie, co ja tutaj wymyśliłem mądrego lub niekoniecznie mądrego. To będzie mój sposób, słuchajcie, na zbieranie czy to wełny, czy to pieczarek. To już się okaże, co tam wymyślę. O, jeszcze nam się troszkę wyprodukowało mebli, ale to wiecie co... Z meblami to, tak jak mówiłem, lepiej poczekać do, jeśli dobrze pamiętam, czerwca bądź lipca, więc po prostu będziemy tą metodą z poprzedniej serii odkładali palety i sprzedamy te meble już w sezonie. I to też odpowiedź na pytanie, jakby ktoś, moi drodzy, pytał, to właśnie no, pieczarki chociażby sprzedaje tyle, ile się da, tak? No bo potrzebujemy kasę, więc nie sprzedaję ich sezonowo. Ale no chociaż te meble chcę sprzedać sezonowo. No i moi drodzy, słuchajcie, miód nam się zacznie produkować. Widać, że jest z niego niezła kasa. I ja w ogóle mam bardzo szalony pomysł teraz. Ale wiecie co? Nie, nie będę orał, jakby ktoś chciał powiedzieć, że będę orał. To absolutnie nie mam zamiaru dzisiaj niczego orać. Już swoje, słuchajcie, poorałem. Tak w ogóle jeszcze mam jeden pomysł. A dzisiaj mam same pomysły, słuchajcie. No może to jest czas, chociaż to będzie śmieszne, bo...
Moi drodzy, z jednej strony domu nie mam, a garaż do samochodów chcę wybudować. No, ten mi się zawsze sprawdzał, był wygodny, ale no tutaj potrzebujemy coś zdecydowanie mniejszego. No takiego zgrabnego, fikuśnego. O, może to by było całkiem chyba spoko, mi się wydaje. Dobrze, dajmy tą wiatę taką, bo to nie musi być jakiś garaż, może być wiata i po prostu poparkujemy sobie ten cały nasz sprzęt w jednym miejscu, żeby on nie stał tak jakoś chamsko porozrzucany. Zrobimy sobie, żeby to jakoś chociaż dla nas samych, moi drodzy, wyglądało, że każda maszyna, każde narzędzie, które tutaj mamy, ma swoje miejsce. To może chociaż tak zróbmy, podstawmy też tą przyczepę w sumie do drewna. Myślę, że jeszcze przez 2-3 odcinki nie będę używał, ale to nigdy nie mów nigdy, bo się może, moi drodzy, wszystko zmienić, wszystko okazać i nagle mogę, słuchajcie, kochani, zdanie zmienić. Dobrze, Manika możemy sobie też zaparkować, na razie go chyba nie będziemy używali. No, tylko nie wiem, co z tym pługiem, on jest troszkę za duży, żeby go dać pod tą wiatę, więc myślę, że wiecie co, tego pługa, a może go zaparkujemy tutaj przy tej naczepie w sumie i tak naczepy nie będziemy na razie używali. Co tu mamy? Jeszcze nam mulcher został, no też na razie nie będziemy go używali, nie planuję na razie drewna wycinać, bo jak widzicie, ta wycinka, którą zrobiliśmy, jest tak konkretna, że na jakiś czas nam te drewno starczy, przy czym oczywiście będę starał się do tej akcji z drewnem jak najbardziej, moi drodzy, wrócić. Dobrze, to może jeszcze prasę? No prasę niestety chyba będę używał i obawiam się, że nawet jeszcze dziś. Ja zdaję sobie, drogi widzów, z tego sprawę, że już dla was te koszenie trawy może być nudne, ale słuchajcie, jeżeli mamy tutaj takie połacie trawy, to czasem naprawdę już nie mamy innego wyjścia. Tym bardziej, że z tą trawą jest tak, że no jakby nie patrzeć, to jest w tym momencie pokarm dla naszych owieczek. No i bez tej trawy nie zrobimy po prostu nic. Kurczę, jakby teraz ten siewnik zaparkować. No może tak jakoś się uda tu wjechać, chociaż wątpię. Znając moje możliwości, to się pewnie zaklinuje. No właśnie. Wykrakałem, widzowie. No cóż. Kolejne użycie super siły, ale jak widać nie wychodzi mi to ostatnio za dobrze. No i szkodnik jestem, wszystko poprzestawiał, pobroił. Co ja tu porobiłem? Ja pierdzielę, biedna prasa. I potem ten sprzęt taki poniszczony, bo Juken, kurczę, nie, no ludzie, no nie, nie, nie. Drogi widzu, ja cię serdecznie przepraszam. Ja wiem, że cię oczy teraz mogą boleć, jak to widzisz. Ja wszystko wiem, no. No ja nic nie poradzę na to, że jestem czasem szkodnikiem. Dobra, ten traktor, właśnie muszę się z tymi traktorami też zastanowić, bo mamy... Właśnie już nie pamiętam, czy wypożyczony, czy kupiony ten duży, czy tego małego w końcu kupiliśmy, już nie pamiętam. Tutaj jeszcze mamy gdzieś, o jest, nasza kosiareczka. O, mamy zapełnione trawą. No tak, moi drodzy, jeździłem poza odcinkiem i kosiłem tą trawę. Też staram się wam akurat tego koszenia trawy w miarę tutaj jak najmniej pokazywać, no ale musimy tą trawę kosić, bo nie macie pojęcia, jak te nasze owce tą trawę spożywają. No dobrze, ale może na chwilę kosiarkę zaparkujmy, może na jakiś czas nam starczy bez niej. Dobrze, do tego Manika nowego też no, sobie zaparkujemy na razie pod wiatą, bo na razie nie widzę tutaj żadnych palet do sprzedaży, które byśmy mieli. Z wełną jeszcze chwilę poczekamy. Znaczy Manika to jest Tatra, nie Manik, to już tak z przyzwyczajenia mówię, ale bardzo fajna jest ta Tatra, bardzo zgrabna, moi drodzy, polecam. Mi się sprawdza właśnie do tego zabierania wełny w tych przejazdowych naszych pastwiskach. Oj, puście, się rozpędziłem, no jak zawsze, no dobrze. Musiałem przydzwonić, wiecie, jakby Juken w coś nie przydzwonił, to byłby chyba chory. Dobra, to tą przyczepę samozbierającą może też gdzieś tu postawmy na chwilę. Pewnie będziemy z niej korzystać za niedługo. To niech sobie może tutaj stoi. Ona by była fajna, słuchajcie, jakby miała jeszcze troszkę większą pojemność, to byłaby naprawdę super przyczepą. A ta właściwie tak na upartego to by tutaj musiała sobie stać. Ale zobaczmy, jak wygląda z jedzeniem u owiec. Może w ogóle czas przyspieszmy troszkę. Nie tak za dużo, ale chociaż troszkę. Wiecie co, ja zawsze sobie parkowałem, taką miałem metodę, że ta przyczepa do karmienia owiec, ona zawsze stała tutaj właśnie tak zaparkowana na końcówce wyjazdu. Nie mówię oczywiście o tej serii, tylko poprzedniej, bo tam mniej więcej schemat robiłem, no praktycznie identyczny. No tylko tyle, że tutaj mam ten silos, który sobie zrobiłem. Wiecie co, zobaczmy, jak to z wodą u pieczarkach, bo ja generalnie, jak widzicie, mam tylko dwie szklarnie zrobione na nawadnianie.
Resztę to słuchajcie, jeżdżę tym Ursuskiem i nawadniam. Ale może weźmy tą przyczepę, z której raczej już nie będziemy korzystali, bo ona tak tu stoi pod, na deszczu i moknie i rdzewieje, a to już ma być nasz zabytek. Aż mi się, kurczę, sentyment załączył, jak z tą przyczepą właśnie tym Ursusem chyba w pierwszym czy w drugim odcinku jeździliśmy i ładowaliśmy na nią drewno. Kurczę, to były piękne czasy, widzowie, dlatego to jest nasz eksponat, tak jak mówiłem, stara taka przyczepa typowo polska, a może sobie tu stać, Ursuska też pod dach zaparkujemy, no w końcu pozdrawiam cię, drogi widzu, serdecznie mrugając do ciebie światłami, będzie mi miło oczywiście, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem, zawsze dla większych zasięgów, chyba też możesz zostawić, jeżeli chcesz śledzić moją serię, bo na pewno będę, ach, teraz nie mogę wsiąść za blisko, widzicie te auta, postawiałem, kurczę, trzeba przestawić, nie mogę do Tatry wsiąść, a mam tutaj tajny, pewien, misterny plan, żeby sprawdzić właśnie, ile my, moi drodzy, za tą wełnę byśmy mogli dostać kasy. Tu nam się fajnie, słuchajcie, ten autoload sprawdza, tak jak wam mówiłem, palety z wełną są o tyle, no tutaj realistyczne, że możecie je rękoma przestawiać, bo one tam chyba ważą, właśnie nie pamiętam, 100 kilo chyba jest napisane, no to muszą tyle ważyć. A mają 400 litrów chyba, jeśli dobrze pamiętam, jedna paleta. Także to też się nie... Nie, 1000 litrów niby wełna. Dobra, 1000 litrów jest napisane, to nie wiem skąd się wzięło, że 400. Zobaczcie, już mamy pełną taterkę. Jak będę czasem mówił manik, to mi wybaczcie, bo ja po prostu tak z przyzwyczajenia z tamtej serii jeździłem Tatrą i Manem i tak z przyzwyczajenia mogę mówić. Ile my tu... Oj, coś tu się zbagowało, moi drodzy. O kurczę, dostaliśmy... Prawie 60 tysięcy, znaczy nawet 60 tysięcy, to całkiem niezły pieniądz, moi drodzy, to nawet i słuchajcie, dostaliśmy więcej tej pieniędzy za wełnę niż za te nasze pieczarki, no ładnie, no tak, no tutaj dużo, widzicie, no tutaj gdzie kupowaliśmy te młode niestety owieczki tam, no tam tej wełny nie ma, no trudno, życie. Ja taką mam metodę właśnie, że widzicie sobie, podstawiam i potem za jedną turą jadę, zbieram i się o nic nie muszę martwić i wolę to tak zrobić, bo wtedy też widzicie namacalnie ten przypływ kasy, a nie tam raz na jakiś czas. No pięknie, moi drodzy, teraz 47, no ale nie był pełen nasza Tatra nie była pełna. Dobra, zaparkujmy ją. Tutaj, no to cóż, moi drodzy, chyba wiecie, co to oznacza, nie? Chyba wiecie. Niestety, słuchajcie, jak owce dają wełnę, a owcom brakuje jedzenia, to trzeba coś by tutaj pokosić, ale ja myślę, że to może byłby dobry moment, żeby przetestować pracownika, jak on tutaj by pracował, no bo to już jest, myślę, moment, żeby was nie zamęczać tym koszeniem trawy. Chciałbym to zrobić tak, a nie belami, bo wydaje mi się to lepszą opcją. O, tu jeszcze trawka urosła, to może też coś tam zbierzemy, chociaż tyci. Przy okazji będziecie mogli zobaczyć, jak kosiłem pod tą górkę poza odcinkiem, ile naprawdę musiałem się, moi drodzy, natrudzić, jadąc tu pod tą górkę z tą przyczepą, mimo że naprawdę ta kosiarka jest bardzo, bardzo zgrabna, bardzo fajna. Bardzo mi się ona podoba. No lepszej na razie nie znalazłem nigdzie na ModHubie. Ta wydaje mi się najlepszą opcją. Jakby była jeszcze minimalnie szersza, minimalnie, to bym się wcale nie obraził, ale nic nie znalazłem. Czekajcie, bo tutaj gdzieś jest ta taka niewidzialna ściana, ta granica mapy i właśnie chyba w tą ścianę niewidzialną wjechałem. Tak to jest ciężko, kurczę. Ja bym wolał, jakby to było jakoś jednak widzialne. No widzicie, cały czas haczę o to i tak ciężko jest mi wyczuć, gdzie ta granica się zaczyna. No ale mam nadzieję, że już będzie dobra. To już wyjechaliśmy stąd, to jest spoko. I zobaczcie, jak szybko ta trawa oczywiście przybywa. Także myślę, że na polu przetestujemy naszego pracownika, bo tam już jest chyba ta trawa gotowa do zbioru. Ale tutaj coś sobie zbiorę, bo nasze owieczki, słuchajcie, jeść muszą. Raczej nie planuję na ten moment już... Chociaż nigdy nie mów nigdy, to też nie powiem, no. Raczej nie planuję na ten moment, żeby robić belę na kiszonkę i ją sprzedawać. Aczkolwiek, jeżeli już bym miał dużo trawy i owce, wiadomo, że... Przede wszystkim koszę tą trawę po to, żeby dawać do tego silosa. Ten silos jest bardzo fajny, moi drodzy, bo on tam ma... Jeśli dobrze pamiętam, 5 milionów litrów pojemności, także no nie jesteśmy w stanie tej trawy aż tyle nakosić. Znaczy w sumie może byśmy byli w stanie, jakby się uparł, no bo chyba z tego co było, co widzieliście, to chyba koło miliona litrów udało mi się tej trawy już nakosić. Także źle to nie było. Nawet całkiem sporo.
Ale no niestety, szybko, szybko, moi drodzy, to wszystko schodzi. No dobra, mamy pełną przyczepę. Mamy pełną przyczepę, także jedźmy ją opróżnić. Dlatego wolę robić to w ten sposób, chociaż miałem też taki pomysł i też o nim pomyślimy, żeby, moi drodzy, robić bele, ale nie owijać ich, bo tylko żeby była trawa. I faktycznie, jeśli to byłyby bele, które nie byłyby zbyt wielkie, one tam by mogły sobie ładnie poukładane być w tym miejscu zrzutu, czyli podjeżdżałbym najpierw, słuchajcie, załadować na full przyczepą, tak, z trawą sypką, że tak powiem, a później bym powrzucał parę bel i byłby zapas. I jakby ta trawa się kończyła, no to by to zbierało. No muszę to przemyśleć, ale to też pamiętajcie, że tu się zapasu jakiegoś nie da zrobić, bo te owce naprawdę, tu tych owiec jest bardzo dużo w tej naszej zagrodzie i no one będą jadły. No słuchajcie, no, skoro ma być wełna, no to się za darmo ta wełna też, moi drodzy, nie weźmie. Jak widzicie, dużo gdzieś tam pozostałości jest, kurczę, po poprzednich koszeniach, ale to się nic nie dzieje, no bo zawsze jadąc teraz można pozbierać. Ja tam nigdy też tak, wiecie, się aż super nie spinam. Jak gdzieś tam mi coś zostało, no to trudno. Mówi się, trudno, żyje się dalej. Nie będziemy płakać z tego powodu, ale teraz jak widzę, że coś tam jest, no to pozbieram przy okazji. I będziemy mieli podwójne. Także pamiętajcie, to jest też fajna metoda swoją drogą, moi drodzy, że jak nawet by się wam nie chciało tak robić, że trawę zbieracie i ją tylko po prostu skosicie i zostają te smugi z trawami, no to kiedy ta trawa urośnie tam po 3 miesiącach, 2, i znowu będziecie ją kosili, jechali oczywiście będziecie tak samo jak poprzednio, czyli te smugi będą robiły się 2 razy większe, no to 2 razy szybciej będziecie z tych smug mogli zbierać. Ja tak kiedyś robiłem i to mi się też sprawdzało. O, śnieg chyba zaczął padać. Moi drodzy, co to się stanęło? Czy ja... Luty? No niby jest narysowane słońce. A wiecie, że może was to, moi drodzy, zdziwić, ale ja pierwszy raz w farmingu widzę śnieg. Ja grałem na mapie Elmcrag, tam śniegu nie widziałem. Pierwszy raz, słuchajcie, widzę śnieg, więc tutaj jestem ciekaw, czy ten padający śnieg sprawi, że będzie również śnieg na ziemi, że będzie biało. To żeby mi te pieczarki, słuchajcie, nie zmarzły, albo co gorsza, żeby nie zamarzły mi owieczki. Ja wiem, moi drodzy, że to, co robię teraz, jest troszkę mało realistyczne, w sensie, że jeżdżę, koszę trawę w miejscu, gdzie sadziłem drzewa. No ale jak widzicie, jeszcze można, jeszcze te drzewa nie urosły, bo żeby te drzewa nam urosły tak na full, to potrzeba 3 lat i wcześniej tych drzew nie będziemy ścinali, więc w ogóle mogę sobie założyć opcję, że dopóty te drzewa nie urosną, nie biorę się na wycinkę drzew. A jeżeli już urosną i się weźmiemy za wycinkę, to po prostu kupimy porządną, konkretną maszynę do wycinania drzew. No i mamy pełne, ale słuchajcie, zaczął się śnieg sypać. Niesamowite. Naprawdę, moi drodzy, to jest niesamowite. Aż się nie spodziewałem, że tak zacznie sypać. Dobra, będziemy potem z tego oczywiście. Ja wiem, że to jest takie przekładanie, ale jest to wygodniejsze, moi drodzy. Wolę robić tak, że do silosu... No kurde, jaka śnieżyca, no niesamowite, naprawdę. Jak dziecko się cieszę, widząc śnieg. No to nic, moi drodzy, to ja pójdę do namiotu się przespać, ale to... Wiecie co, no... Jak sobie teraz myślę, no jak ja mam spać w tym namiocie, jak tu śnieg za oknem, jakiś domek by wypadało wybudować, tylko nie ma tu jeszcze nic takiego sensownego. A dobra, może przy tych owieczkach przez jedną noc, jak będę musiał spać w śniegu, to nie zamarznę, może nie zamarznę. No i zobaczcie, właśnie jest to takie przekładanie, ale dla mnie jest to jak najbardziej, słuchajcie, praktyczne, bo ta przyczepa, którą podjeżdżamy pod silos, po pierwsze ma większą pojemność, co dla mnie ma ogromne, ogromne znaczenie, bo jest mniej jeżdżenia. No a po drugie, co chyba w tym momencie najważniejsze, jak widzicie, ta konkretna przyczepa nam, widzowie, nie haczy o te wjazdy, o tą bramę, bo ta brama jest, ma swoją wysokość, ale ładne te owieczki, kurczę, zrobili to pięknie, naprawdę. Owieczki, śnieg, kici-kici, taś-taś, do lwa, kurwa, do lwa, kici-kici, taś-taś. Ale zobaczycie, jak nam szybko tej trawy ubędzie. Także nie dziwcie się, że właściwie to, co w tej chwili wiozę, żeby zawieźć naszym owieczkom, no to jest mniej więcej tyle, co zebrałem z tych 2 przyczep. Także zaraz się sami przekonacie. O, zobaczcie,
zagrody dla owiec i już nie ma trawy, którą, słuchajcie, skosiłem. Już ta trawa nam się pokończyła, także jak widzicie, no nie ma to lekko, moi drodzy, nie ma to tak lekko, jakby się wydawało, ale ta trawa jeszcze rośnie, ona tu jeszcze nie jest chyba gotowa do zbioru, natomiast widzę, że jakby tak troszkę czas przyspieszyć, ale może nie za bardzo, bo spać to tak czy siak bym chyba poszedł, moi drodzy, ale w tym śniegu jest to troszkę ryzykowne, a dobra, kimnijmy się, moi drodzy, raz się żyje, zaraz się przekonacie, czy wstanę, czy zamarznę, a żyję, nie zamarzłem. I słuchajcie, po obudzeniu się nie mam minusa, ale się zrobiło, no zobaczcie, dlatego warto tą trawę kosić, zobaczcie ile wełny, a dopiero co sprzedawaliśmy, no to są chwile, w których człowiek ma naprawdę silną i solidną motywację, więc przetestujmy coś, moi drodzy, moją metodę, ale zaraz, oj, coś tu się zbugowało, co to się stanęło? Co to się stanęło, moi drodzy, wyładować trzeba to, o, dobra, coś tam się zbugowało. Ja mam pewien pomysł, no dobra, tutaj jest fajnie, ale tu wchodzi tylko 20 tysięcy litrów, czyli o 4 tysiące mniej. Ojejku, woda nam się skończyła, o ja pierdzielę. Ja pierdzielę, no zastanawiam się, widzowie, czy już nie włączyć tego nawodniania automatycznego, ale z drugiej strony aż tak wygodny bym nie chciał być, żeby było nawadnianie automatyczne. Czy teraz sprzedawać? Dobrze, wrzesień, ale nie, czekajcie, bo my jesteśmy w marcu, Widzicie, patrzę też na te pieczarki, żeby je w odpowiedniej porze sprzedawać, ale zobaczcie, cały czas, kochani, zbliżamy się w stronę miliona. Cały czas w stronę miliona się zbieramy. Dobra, ja mam pomysł, jednak go zrealizuję. Patrzcie, co sobie wymyśliłem. Ciekawe, czy to będzie działało. Moi drodzy, stałem się wygodnicki. Mówiłem o tym od początku odcinka, że mam pewien pomysł. No, będzie trzeba odłączyć tą przyczepę. A nie, bo dobra, to mnie ważne, że miód też sprzedamy. A dobra, okej, czyli najpierw będzie nam na przyczepę ładowało, a później będę musiał odłączyć i będzie mi ładowało, chyba żebym włączył wcześniej autoloada. Dobra, czyli nie wiem, czy się ten autoload też nie wyłączy, zaraz się przekonamy. A nie, dobra, jak go włączy, muszę wcześniej włączyć autoloada z odłączoną przyczepą i później ładuję na przyczepę. To ile mamy litrów, moi drodzy? No teraz tak troszkę ciężko wyliczyć, ale 41 tysięcy litrów jest pieczarek, 1200 litrów miodu, czyli chyba tylko dwie palety z miodem są. To jest jedna paleta, a nawet nie widziałem, jak się ładowało, nie zwróciłem uwagi. Nie, chyba było więcej niż jedna paleta. Ja pierdzielę, widzowie, 184 tysiące, no to teraz rozumiem, nie? Słuchajcie, taką jazdę to ja rozumiem. Jeden kurs mamy, jakby nie patrzeć, kochani, do przodu, tak? I jeden kurs mamy do przodu, więc wiecie, że... No, a i tam jeszcze wypluło, och się, kurczę, porobiło. Dobra, to może zawrócimy. Nie, no to jeszcze chyba będzie jeden kurs. O, ja pierdzielę. No to będzie milion, widzowie, kasy na koncie dzisiaj. Się tego jednak nie spodziewałem. Słuchajcie, będzie dzisiaj milion kasy na koncie. Tak mi się wydaje, że to jest szybsza opcja, słuchajcie. Jak mam być szczery. Jeden kurs, jesteśmy do przodu, jeśli chodzi o to. Ale to może, no, zobaczymy jeszcze. Ja to jestem, wiem, że niezdecydowany. 44 tysiące. No tak, bo było 24 jest na przyczepie, 20 jest na Tatrze. Więc mamy, zobaczcie, 44 tysiące litrów grzybków, pieczarek, zwał jak zwał, ale kasa leci, moi drodzy, kasa leci, ale woda, wiecie co, włączę, bo w tej chwili nie mam czasu, żeby uzupełniać wodę, bo mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia, więc moi drodzy, ja to wyłączę oczywiście później, to jest tylko tymczasowo, to nie jest milion na koncie, moi drodzy, milion. Mamy milion, także drogi widzu, zostaw mi proszę cię serdecznie łapkę w górę, komentarz pod filmem, może jakieś skromne gratulacje, bo wiecie co ja tu zrobię, skoro mamy milion? Teraz będzie jazda, widzowie, może by tak kwiatki spróbować. One wiem, że są tańsze od tych grzybów, ale myślę, że szklarni więcej by nam nie zaszkodziło i tak fajnie może tutaj by było, bo bym zrobił sobie ten wyjazd tam. Jak to z kwiatami wygląda, no teraz tak średnio, ale... Bo wiecie co, tu by był taki fajny wyjazd, byłaby takie miejsce przejazdowe między tymi szklarniami. Może jeszcze jeden rząd bym nawet dostawił tych naszych szklarni i to naprawdę byłaby fajna kasa, moi drodzy. Tylko wiecie co, ja tak sobie myślę, że ten wyjazd już można przygotować, bo później będę musiał burzyć. I ja bym to, kochani, chciał mieć już przygotowane, żeby tutaj jakoś złagodzić ten teren. W sumie, jak widzicie, no niepotrzebnie siałem tutaj tą
tą trawę, bo zaraz może coś mi się przy okazji równania popsuć. Tu już coś widzę, też popsułem, bo latarnia wisi w powietrzu, no ale na razie chcę to złagodzić jakoś. Bo wpadłem na pomysł, żeby może do końca tego gzymsu betonowego dobudować szklarnię, ale wiecie co, nie wiem czy ja teraz dobrze robię, no ale spróbuję, najwyżej zburzę. No słuchajcie, te szklarnie są tak tanie, że na szczęście na takie ryzyko mogę sobie pozwolić. Już widzę, że jedną krzywą wybudowałem niestety, no mój perfekcjonizm jest tu ważny. O, zobaczcie, tak do końca gzymsu, czyli dobudujemy po prostu szklarnię z naszymi tutaj pieczarkami. I tak się zastanawiam, czy tutaj czasem, słuchajcie, nie zrobić jakiejś ładnej drogi, żeby taki był już właśnie wyjazd naokoło do... Planowałem tego nie robić, ale jak widzicie, jednak mnie poniosło i chcę jak najszybciej, jak najsprawniej dostarczać te pieczarki z tych szklarni plus te kwiaty. No zobaczymy, jeszcze terenem to się zajmiemy, ale tutaj coś też trzeba będzie dołagodzić, bo widzę, że tutaj coś jest mocno nieryn. Kurczę, trzeba to na własne oczy zerknąć, jak to wygląda, bo jak się na własne oczy nie widzi, tylko z góry, to tak ciężko. Ewidentnie coś tutaj jeszcze, ale zobaczymy. Zobaczymy. No i tą metodą, moi drodzy, sobie właśnie, zobaczcie, szklarnię wybudujemy. Staram się, jak widzicie, najbardziej jak mogę, żeby były one prosto, żeby był jakiś schemat. I myślę, że no tutaj ta jedna to mi tak średnio troszkę wyszła. No dobra, no ale to nie wiem, czy to już na dzisiaj temat, czy na następny odcinek. Muszę pomyśleć, moi drodzy. Średnio bym powiedział, to tutaj na razie wygląda, ale może to nie jest istotne. Najpierw włączmy oczywiście wodę, żeby kwiaty miały wodę. Na razie, skoro mamy trochę kasy, wezmę się, moi drodzy, że tak powiem, wykosztuję z tego, co jako inwestycjone. Oczywiście będę uzupełniał jak najbardziej tą wodę, ale no teraz się spieszymy, bo widzicie, już zaczyna się robić roboty dużo. I ja bym jeszcze chciał, słuchajcie, pomyśleć o pracowniku, tylko czy to się da tutaj zrobić, czy to... A, że przeze mnie zablokowany. I co, jedzie? Nie, to teraz już nie jedzie, co jest? Czekajcie, coś tu się... A, bo on, kurczę, nie włączył przy... Dobra, jeszcze raz. Czy jemu trzeba włączyć jednak tą zbierającą, bo sam jej nie włączy, no dobra. Dobra, no czyli pracownik jeździ, moi drodzy. I my tu mamy ten ciągnik, wiecie co, wykupimy, tą kosiarkę też już wykupmy. Duży ciągnik wykup, ja nie chcę rat leasingowych, wiem, że to jest może głupie, bo teraz milion tracimy na maszyny, ale ja nie chcę mieć tych rat leasingowych i cały sprzęt, który mamy, chciałbym wykupić. I wiecie co, ta przyczepa teraz mi przyszło do głowy, to będzie problem, bo on ją napełni na full, ja będę musiał odłączyć, czyli to nie jest taka dobra opcja z tą trawą, czyli lepiej byłoby chyba, gdyby on miał prasę podłączoną, robiłby bele, ja bym bele dostarczał do owieczek, bo wtedy te bele sobie pozbieram, przy czym ja bym wolał, żeby to była taka prasa, kurczę, bo ta moja prasa to jest owijarką, a ja bym chciał taką, która nie owija i ta właśnie chyba, ta najtańsza chyba nie owija. Dobra, kupujemy to. Będziemy się szczypać, moi drodzy, będziemy się szczypać. Dobra, jadę, przywiozę temu gagatkowi, niech on tam robi te bele. Później będę te bele z trawą zbierał i dostarczał do owieczek. Taki będzie plan. I będzie mi to łatwiej, bo nie będę musiał, wiecie, pilnować, że przyczepa mu się napełniła na fulla, nie? Chociaż śmiesznie wygląda ta prasa taka jakaś mała. Ej, stój, stój, Heniu, stój! Zamieniamy przyczepy, stój, Heniu. Na chwilę cię muszę zwolnić, bo jakbyś mógł poczekać, chłopie, to bym się wcale nie pogniewał. Dobra. Także słuchajcie, podłączymy sobie tą prasę i zobaczymy. Niech oni po prostu robi bele z tej prasy, na tej prasie i będzie, myślę, że robota o wiele lepsza. Czekajcie, trzeba włączyć tą prasę. Aha, tylko że ja teraz kosiarki nie włączyłem. Dobra, moi drodzy, myślę, że tym już się zajmiemy w następnym odcinku. To będzie najlepszy temat na to. Także drogi widzu, bardzo mi miło, że byłeś dzisiaj ze mną. Zostawcie proszę łapkę w górę, komentarz pod filmem. No i cóż, do zobaczenia w następnym odcinku, w którym przyjrzymy się, jak nasz pracownik będzie tutaj nam pracował z koszeniem trawy, aby owieczki karmić. No i będziemy robili dalszy rozwój naszego gospodarstwa. Także fajnie, że jesteś, uśmiechnij się, bo jesteś super. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Ja tu sobie zaparkowałem i się z tobą żegnam. Także trzymaj się. Cześć.